Miłosz Kłeczek zaprasza. Nowy program w Telewizji Republika codziennie, prawie codziennie, od wtorku do piątku o 18.20. Witam Państwa serdecznie, dobry wieczór. Dzisiaj program podzielony na dwie części. W pierwszej części moim gościem będzie pan marszałek Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, a w drugiej części politycy, ale w obu częściach na polityce się skupimy. Dobry wieczór, panie marszałku. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. No to jest informacja sprzed chwili, musimy od tego zacząć. Pan prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę budżetową, a wielu powątpiewało w to, czy ta ustawa będzie od razu podpisana, czy skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, ale zanim pan już tutaj przejmie stery, panie marszałku, prezydent podpisuje ustawę, ale, no właśnie, musi być to, ale kieruje tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, czyli przepisy wejdą w życie, ustawa będzie obowiązywać, ale Trybunał zbada, czy była przyjęta, uchwalona zgodnie z Konstytucją, bo poseł Wąsik i Kamiński nie wzięli udziału w głosowaniu. Nie dość tego, no to pan prezydent zapowiedział, że wszystkie ustawy, jeśli w dalszym ciągu nie będzie pan minister Mariusz Kamiński i pan wiceminister, pan poseł, obydwaj panowie posłowie brali udział w pracach Sejmu, no w dalszym ciągu będzie w ten sposób postępował z wszystkimi ustawami. No pewno niektóre będzie wetował, bo ma takie prawo, no w stosunku do ustawy budżetowej ma taką możliwość, no podpisuje. Prezydent tak jest. Tak, nie może zawetować. Nie może zawetować ustawy budżetowej, ale może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. No i co dalej? Co dalej? Tak, bo Trybunał Konstytucyjny orzeknie w ciągu dwóch miesięcy, chyba to jest ten termin, który ma na to. I co dalej? Jeżeli stwierdzi, że niezgodnie z Konstytucją, to co? No, jeśli... No, pojawiają się coraz bardziej takie wyraźne głosy o przyspieszonych wyborach, o tym, że i Donald Tusk myśli, ja słyszałem również opinie innych polityków, tak mówił niedawno w jednym z wywiadów, czy pytany o to Donald Tusk, więc być tak, to może wczoraj będziemy Donald mieli... Tusk powiedział, że jeżeli prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to on jest gotowy przekonać partnerów politycznych, żeby skrócić kadencję parlamentu, rozwiązać ten parlament i przyspieszyć wybory. Panie redaktorze, no my politycznie nie rozmawiali, znaczy ja mówię w tym gronie politycznym ścisłego kierownictwa partii, rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. No to ja sam osobiście jestem przeciwny temu, bo uważam, że jeśli dokonał się pewien wybór, no to ten wybór powinien trwać przez 4 lata. Tak mówiliśmy w poprzednich kadencjach, również teraz, ale jeśli panie będzie... Panie marszałku, przez 4 lata widzi pan, co się wydarzyło w ciągu nawet niecałych 50 dni, zawłaszczanie Telewizji Polskiej Prokuratury. Absolutne zło. Atak na dwóch parlamentarzystów i tak dalej, i tak dalej. Tak, brak powołania wicemarszałków z największego klubu, no tych grzechów, takich wielkich grzechów, które popełnia, ciężkich grzechów, które popełnia Donald Tusk i jego koalicjanci, no jest dużo. No to może przyspieszone wybory są jakimś rozwiązaniem tej patowej sytuacji. Panie redaktorze, ja nie mówię nie, tak, ale no, to jest niezwykle istotna, ważna, bardzo ważna decyzja. Jeśli Donald Tusk będzie mówił o tym, to również my w naszym gronie będziemy na ten temat rozmawiać. Ja nie wykluczam, że dojdzie do przyspieszonych wyborów. No, być tylko może tak się na korzyść dla której strony? Teraz przyspieszone wybory, kolejne wybory parlamentarne. Sondaże pokazują, że Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość na dzisiaj w zasadzie idą łeb w łeb. Panie redaktorze, co innego sondaże, a co innego wybory, co innego to, co dzieje się przy urnie wyborczej. Ja tutaj w tej chwili, zresztą rozpoczęliśmy taką akcję, no ona jest, bądźmy razem, spotykamy się z wyborcami. Gigantyczna frekwencja, trzeba przyznać, jest duże zainteresowanie. Ale jest absolutnie, no zresztą ten marsz 11 stycznia pokazał, że no, oburzenie w społeczeństwie jest olbrzymie. Ale ja się spotykam tak indywidualnie i w swoim biurze senatorskim, ale również no, przyjmuję chorych w przychodni. Nigdy nie rozpoczynam dyskusji na tematy polityczne, bo tam jestem nastawiony na leczenie, na kontakt z pacjentem. To dla mnie jest wielki dar, że mogę pracować w swoim zawodzie. Ale sami pacjenci bardzo często mówią, a głosowałem, albo a ktoś głosował na trzecią drogę i się pomylili. To nie to, my nie głosowaliśmy, albo oni nie głosowali na Donalda Tuska i nie głosowali na takie rozwiązania, na takie drastyczne rozwiązania. Można powiedzieć, mądry Polak poszkodzi, prawda? No bo to widzimy, jaką wielką szkodę Donald Tusk
robi polskiemu społeczeństwu, robi Polsce. Jak ja słyszę, że chce likwidować projekt tak bardzo istotny, ważny dla Polski, taki prorozwojowy projekt jak CPK, no to no, ręce mi opadają. To, panie marszałku, wracam do decyzji prezydenta. Ale powiem jeszcze, ale muszę dokończyć. Panie redaktorze, za chwileczkę. Muszę dokończyć to zdanie, bo to... Czy to jest wojna? No, właściwie jesteśmy w takim stanie wojny politycznej, wojny prawnej, politycznej, no, ale traci na tym Polska. No, jeżeli, ofiarami są wszyscy obywatele. Ale Polska traci. No, nie my byliśmy taką formacją polityczną, która jesteśmy i będziemy taką formacją polityczną, która dbała o rozwój Polski. Dbała o to, żeby wyrównywać szanse wszystkich Polaków, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska była silnym krajem europejskim, silnym krajem w Europie Centralnej, żebyśmy mieli naprawdę wpływ również na to, co się dzieje w Europie. No, ale oni realizują to, co zapowiadali w kampanii. Tak jest, zapowiadali, że będą wszystko likwidować i likwidują. No. Wracam do decyzji prezydenta. Pan prezydent dzisiejszą decyzją wystawia nowemu rządowi żółtą kartkę, ale Donaldowi Tuskowi powinna zapalić się czerwona lampka. Jeżeli prezydent, tak jak zapowiada, będzie kierował do Trybunału Konstytucyjnego wszystkie ustawy tak jest, które będą głosowane bez udziału posłów Prawa i Sprawiedliwości, tak, Kamińskiego i Wąsika, to oznacza całkowity paraliż legislacyjny, ustawodawczy, bo Trybunał Konstytucyjny nie może. No, teoretycznie może, ale nie może uznać, że ustawa została przyjęta zgodnie z konstytucją, no nie może, odmawia się prawa posłom brania udziału w głosowaniu. To oznacza, że wszystkie ustawy, które przejdą przez parlament, nie będą mogły obowiązywać. Te przepisy nie będą obowiązywały. Tak, to znaczy, to jest taka żółta kartka, która pozwala jeszcze Tuskowi zejść z tej złej drogi, marszałkowi Hołowni być może w pierwszej kolejności, i przyznać rację Sądowi Najwyższemu, przyznać rację Prawu i Sprawiedliwości, tak, i przywrócić posłów do obrad. Tej izbie, która faktycznie no, tymi sprawami powinna się zajmować. No i pytanie, czy będzie refleksja, bo to jest sprytna zagrywka Pałacu Prezydenckiego. Panie redaktorze, pan mówi o żółtej kartce, to tak jest w piłce nożnej, że jak jest druga kartka, no, to się tenisistą wyjmuje. Ja nie wiem, jak na tę nomenklaturę tenisisty to przełożyć, no, więc nie, ja nie jestem tenisistą, lubię grać w tenisa, ale lubiłem też grać kiedyś piłkę nożną. No, w tej chwili nie gram, bo no, nie gram, ale bardzo. Kiedyś byłem fanem piłki nożnej i uprawiałem tę dyscyplinę sportu. No to spytam tak, czy Duda zakiwał Tuska? No, i Hołownię? To bardzo, w sposób bardzo zdecydowany ominął jednego i drugiego i ci muszą się w tej chwili bardzo poważnie zastanowić, wyciągnąć wnioski, dokonać refleksji, dokonać analizy tego, co się stało. No i mam nadzieję zmienić swoje postępowanie i uznać orzeczenie Sądu Najwyższego, tej izby, która tymi sprawami powinna się zajmować. No to ciekawe tygodnie przed nami. Bardzo. Natomiast ja też chciałbym wrócić do tego ostatniego wywiadu, konferencji z udziałem Donalda Tuska, bodajże wczoraj. Donald Tusk sugeruje, że należy zmienić konstytucję. Należy zmienić konstytucję tak, żeby zmienić skład Trybunału Konstytucyjnego. Czyli Donald Tusk mówi jasno, zmieńmy konstytucję tak, żeby każda partia polityczna miała swojego człowieka w Trybunale Konstytucyjnym. I sugeruje, że dzisiejsza opozycja, czyli pan, panie marszałku, pana koledzy i koleżanki z PiSu, też swojego człowieka w Trybunale Konstytucyjnym będziecie panie mieli, redaktorze, bo Tusk wam pozwoli. I czy wy na taką zmianę konstytucji pójdziecie? Panie redaktorze, ani w poprzedniej kadencji, ani w tej kadencji nie ma szans na zmianę konstytucji. No, dlaczego? Wy chcieliście. Wtedy były takie argumenty. Wtedy były takie argumenty. My z PiSem gmerać w konstytucji nie będziemy. Tak mówiła było wówczas opozycja. No przecież, ale dzisiaj PiS powie to samo. My z nową władzą nie będziemy panie gmerać. Panie, ale to też warto powiedzieć w jakiej kwestii, bo przecież mówiliśmy o immunitecie, żeby znieść immunitet. No przecież tu żeby konfiskować rosyjski majątek, żeby nielegalnie pozyskiwany. Tak, no więc właśnie, to te dwie zmiany. Myśleliśmy, że tu będzie pełna, absolutnie pełna zgoda. Ale wie pan, ja Donaldowi Tuskowi nie wierzę. Ja Donaldowi Tuskowi nie wierzę i nie wierzę w jego czyste intencje. Być może w kampanii wyborczej za dużo mówiliśmy i krytykowaliśmy Donalda Tuska, ale ja nie wierzę temu człowiekowi, temu politykowi, więc również nie wierzę w takie szczere, prawdziwe intencje co do zmiany konstytucji. Wsłuchamy się, na pewno przeanalizujemy to, ale Donaldowi Tuskowi nie tylko ja, ale moje środowisko polityczne i coraz więcej Polaków nie wierzy. To jest tylko kwestia wiary, czy to jest to, że wy uznajecie,
uznaliście, że Trybunał Konstytucyjny jest legalny, bo gdybyście uznali, że jest nielegalny, to należałoby rzeczywiście podjąć jakieś kroki prawne, żeby go zmienić. Donald Tusk uważa, że tego Trybunału nie ma, dlatego on chce rozpisać Konstytucję w tym zakresie na nowo i powołać swój Trybunał Konstytucyjny. No tak, ale pamiętam, panie redaktorze, jak Donald Tusk mówił, że unieważnia referendum. Pamiętamy, jak mówił, że prezydentem to jest Rafał Trzaskowski, a nie Andrzej Duda, więc pan Donald Tusk cały czas kłamie, mówi nieprawdę i naszym zadaniem, ja mówię tutaj o politykach, ale również i o mediach, dzięki Bogu, że jest republika, gdzie możemy odważnie, szczerze i mówić o tym, jak jest. Donald Tusk cały czas mówi nieprawdę. Ale ja się nie zgodzę z panem. Tak, Donald Tusk mówi też prawdę. Kiedy? Zaraz panu powiem, kiedy. W kampanii wyborczej wielokrotnie powiedział prawdę, bo mówił, że zlikwidują IPN. Podjęto tę próbę, bo tak ograniczono środki, że w zasadzie bez tych pieniędzy IPN kiepsko będzie funkcjonował. Zapowiadali likwidację CPK. Po audycie najprawdopodobniej dowiemy się, że Centralny Port Komunikacyjny będzie do likwidacji. Zapowiadali likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ma być też taki projekt przygotowany chyba do końca marca. Centralne Biuro Antykorupcyjne do kosza. Po co ma łapać przestępców? Część z nich pochodzi z Platformy. A teraz jeszcze... Atom. Odchodzimy prokuratorzy, od atomu. Panie redaktorze, uważam, że to jest absolutnie przyszłość polskiej bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bo nam zależy przecież na tym, żeby Polska była krajem rozwijającym się, ale również i bezpiecznym krajem. Więc mówiliśmy tutaj o rozwoju i rozwijaliśmy siły zbrojne. To przecież ustawa bardzo istotna, bardzo ważna, ale też przecież już zapowiedziane inwestycje dotyczące atomu i tego małego atomu. Mówię tutaj o Orlenie. No nie powiedział pan o Orlenie. No też przecież to jest samo zło. Jeżeli oni rzeczywiście odejdą od atomu, panie marszałku, Orlen to jest podstawa, żeby w przyszłości Tuska... nie pierwsza, ale postawić przed Trybunałem Stanu. To jest polska racja stanu, bezpieczeństwo energetyczne. Zbiera się tego bardzo, bardzo dużo i nie tylko do Trybunału Konstytucyjnego, ale również i do zwykłych procesów Trybunału Stanu, oczywiście. I to, co jeszcze dzisiaj wybrzmiewa też od wczoraj, czyli fuzja Orlenu i Lotosu. Donald Tusk mówi, to jest misja dla prawników, żeby znaleźć podstawy do ewentualnej rewizji tej decyzji. Czyli panie redaktorze... Odkupimy udziały, które kupiło Saudi Aramco rekomendacją Komisji Europejskiej. Czyli Donald Tusk mówi, że należy postępować zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy, albo tak jak pan minister Bodnar, że szuka podstaw prawnych do swoich nielegalnych, niezgodnych z prawem działań, jak chociażby powołanie czy próba powołania prokuratora krajowego. Tylko, że w tym planie Donalda Tuska na ewentualną rewizję fuzji Orlenu i Lotosu jest jeszcze drugie dno, które ja dostrzegam, bo 45% ropy naftowej do Polski trafia dzisiaj od Saudi Aramco, z Arabii Saudyjskiej. Kim, a w zasadzie od kogo Donald Tusk będzie kupował ropę, zrezygnuje, panie redaktorze, bierzemy ją od krajów arabskich, bo wcześniej z Rosji braliśmy, że znowu z Rosji, znowu od Putina. Panie redaktorze, pojawiają się pewne symptomy, które mogą wskazywać na reset 2, Michał Rachoń pracuje już nad nową odsłoną. To już chyba będzie trzecia. To będzie miał materiał, tak. Panie marszałku, jak się pracuje w nowej izbie pod kierownictwem pani marszałek Kidawy-Błońskiej? Powiedziałbym, że ta izba straciła swoje walory, swoją taką ugruntowaną, chociaż w ostatniej kadencji to też przez 4 było. Lata. Nie. To ja mówię w ogóle. Miała te walory? Ja, panie redaktorze, wyłączam tą kadencję pana. Rozumiem. Wracamy marszałka. Do pana kadencji. Nie moje, tylko tych 9 kadencji, które były. Była to izba, którą zawsze się tak określało, refleksji, zadumy, prawda? Więc straciła te walory i refleksji, i zadumy. W tej chwili jest przyjmowanie ustaw tak na rympału, bez niczego, bez żadnych poprawek. Im szybciej, tym lepiej. Ustawa budżetowa. Zazwyczaj pracowaliśmy kilka dni nad ustawą budżetową. Były analizy, były poprawki. Kilka poprawek oczywiście wnieśliśmy. Teraz nie było czasu na pracę, bo gdybyście pracowali dłużej w Senacie, wtedy pan prezydent musiałby skrócić kadencję Sejmu, przekroczyłoby 4-miesięczny termin. Nie. Mógłby. Tak jest w Konstytucji, że mógłby.
rozważyć taką możliwość i pewno by z niej skorzystał. Tak myślę, tak moje... Jeśli ma na sercu dobro Polski, to pewnie by skorzystał. To tak, tak. To, tego, że ma dobro Polski w sercu, to jestem o tym przekonany, że pan prezydent nigdy nie musiał przyczepiać sobie papierowego serduszka do klapy, tylko naprawdę on... To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałem pana jako człowieka... Przepraszam. No, miał i ma Polskę w sercu. Jako człowieka, jako lekarza przede wszystkim zapytać o to, co nas bulwersowało kilka dni temu, kiedy dowiedzieliśmy się, że minister Kamiński został przymusowo dokarmiany w sposób inwazyjny, czyli sondą do nosa. Później, jak sam mówił, półmetrowa rura została wprowadzona przez przełyk do żołądka. Nie musiał tego lekarz robić. Wiedzieli, że wychodzi tego dnia z zakładu karnego, ale chcieli go chyba upokorzyć. Chcieli upokorzyć i pana ministra, upokorzyć nas, całą formację Prawo i Sprawiedliwość. A ja kilka dni przed tym faktem ostrzegałem, pisałem na Twitterze i prosiłem pana ministra Bodnara o podjęcie jak najszybciej decyzji, bo to podjęcie przez niego decyzji determinowało ułaskawienie, skuteczne ułaskawienie pana ministra jednego i drugiego. Ja wiedziałem, że te zapowiedzi dotyczące są tak naprawdę torturą. Ja wiem, jak to wygląda. Sam miałem... Właśnie pan jest lekarzem. Ale jaką decyzję ten lekarz powinien podjąć? O to chciałem pana spytać. Panie redaktorze, co ten lekarz powinien zrobić? Lekarz na pewno nie powinien zdecydować. Decyduje sąd. No zdecydował sąd. Formę wybiera lekarz. Ta propozycja była moim głębokim przekonaniu nie do zaakceptowania. Ja to powtórzę. Dlatego, że ja mam zapowiedź wezwania w tej chwili w związku z moimi wypowiedziami, wezwanie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej za to, że krytykuję kolegę. Ja mam prawo krytykować kolegę. Uważam, że to była decyzja absolutnie niepoparta faktami. Zresztą widzieliśmy niektórzy. Następnego, czy tego samego dnia pan minister wyszedł z więzienia. Ja wiem, w jakim był stanie. Był w takim stanie, był w ciężkim stanie, bo ja go prowadziłem do samochodu i on się potykał, bo taki był słaby. Ale to na pewno nie był moment do tego, żeby podjąć taką decyzję i taką drastyczną decyzję, bo można było również zrobić to inaczej. Można. Jest to odżywianie parenteralne. Ale wie pan co, panie redaktorze, bo pan pyta mnie jako lekarza. Musimy kończyć. No musimy. Ja byłem pacjentem również, kiedy zakładano mi sondę, więc ja nie mam skrzywionej przegrody, podobnie jak ja nie mam skrzywionej przegrody jak pan minister Mariusz Kamiński, ale to jest niezwykle bolesny, nieprzyjemny zabieg, wprowadzanie takiej sondy przez nos i z czystym sumieniem mówiłem o torturze i ta tortura została wykonana w stosunku do pana ministra. I to mówi, szanowni państwo, nie polityk, ale w tym wypadku lekarz. Lekarz i pacjent, polityk, marszałek Sejmu, senator Stanisław Karczewski. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. To była przyjemność. Gość naszego, mojego programu, pan marszałek Stanisław Karczewski.